Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest 29 grudzień 2020, wtorek i oto w tym miejscu, czyli kanał w Połańcu, zaczniemy dzisiejszy najnowszy film. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Wschód słońca nad Połańcem. A my teraz zaczniemy wędkować. Więc drodzy Państwo, jest ze mną dzisiaj kolega Rafał, Robercik, są trochę wyżej, do nich później pójdziemy, zobaczymy co jak, ale najpierw rozłożę sprzęty i zacznę wędkować. Więc drodzy widzowie, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc wschód słońca nad Połańcem, zaczynamy wędkarskie zmagania. Stanowisko rozłożyłem, jak widzicie, parasol, bo zapowiadali deszcze, tak jak na screenie. Zobaczcie. No i tak, żeby nie zmoknąć, postaramy się coś fajnego złowić. Zaraz zakładam raki, sprzęty, tak aby się nie ślizgać. I tak mówię, na tą chwilę jest 8.05, 29 wtorek, grudzień 2020. Jeszcze zobaczymy ciśnienie, 972. Ciśnienie to trochę wzrosło, ale niedużo. No i zobaczymy, co przyniesie nam dzisiejsze wędkowanie oto w tym miejscu. Wszystkie miejscówki praktycznie były zajęte. Robson stanął tam niżej jak samochód, Rafał za samochodem, a ja tutaj w tym błocie. Widzicie co się dzieje. Rozłożyłem parasol, przykryłem swoje rzeczy. Podbierak zejdę i zaraz założymy raki. Raki tak, aby się już nie ślizgać. Za skrzesło wezmę wyżej i w końcu zarzucę wędki. Wędki przygotowane, więc zakładamy przypony, zakładamy zanętę odmrożoną, którą z ostatniego wypadu odmroziłem. I to posłuży nam na wejściu do dzisiejszego wędkowania. A więc jeszcze raz, drodzy Państwo, wschód słońca, można już wędkować na legalu, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jest bardzo ślisko, jeszcze popadało, zobaczcie. Wszystko się ślizga. Zwróćcie uwagę. Założę gumowce i do gumowców założymy raki. Tak, aby bezpiecznie móc schodzić. Jeśli będzie jakaś rybka, do kolegów czy coś w tym stylu, więc zakładamy gumowce, raki i tak, aby było bezpiecznie. Blanko, jakieś wskazanie? Zobaczcie. Wskazanie jest. A ja jeszcze raków nie włożyłem. No ale zobaczymy. Jest. Rybka jest. Zobaczymy tylko co. Więc muszę zejść. No ale raków nie mam włożonych. Zobaczymy tylko co. Popuściłem. Muszę zejść bez raków. Trudno. Ale tak mówię, raki muszą być. Mam sotki, bo mam, ale nie chcę się poślizgnąć. I pierwsza rybka zaliczona. Mała brzana. Mała brzana, ale cieszy. Rybka zaliczona. I pierwsza malutka. Położę i pierwsza malutka brzana, która się zaczepiła
na mój zestaw. I taka malutka brzanka. Wypuszczamy i przerzucamy zestaw. Baja. Pójdź po kogoś dorosłego, dziewczyno. A ja przerzucam zestaw i zakładam dalej swoje raki. Okej. Okej. Tył. Przód. Jedziemy z drugim. Tak, aby było bezpiecznie. Okej. Tył, przód i mamy w szybki sposób założone raki. Okej. I wędkujemy 8:35. Praktycznie zaraz rozrobię nową zanętę i pomału dalej się rozkładam, ale widzicie, co się dzieje. Tak zapowiadali deszcz, więc jest. Ale miejmy nadzieję, że trochę później przestanie i będzie jakoś fajnie. Więc dalej rozkładam się, sprzęty, wszystko, kuwetki. I za chwilę, jak już się rozłoży, już uspokoi się ten deszcz, przygotuję nową mieszankę, bo na razie wędkuję na mieszance, którą ostatnio przygotowałem, zamroziłem i na wejście dzisiaj na to zanęte pierwsze branie i nieduża brzanka. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy co i jak, a ja się dalej rozkładam. Drodzy Państwo, więc jest taka akcja, mów co i jak. No cóż, no... Jest z nami kolega oczywiście, Rafał. Cześć. No, powiedz co i jak, no. No, stało się tak, że no niestety szczytówka mi się złamała. Próbowałem coś zrobić, niestety w środku została część, więc próbowałem wiercić. No, i masz jedną wędkę tylko dzisiaj, no, nie? Jedną wędkę, bo wziąłem, nie przygotowałem się, no, wziąłem sobie jakieś inne wędki, no myślałem, że coś. Dlatego, drodzy Państwo, widzicie, pomoc sąsiedzka, ja mam nowy nabytek, jeszcze ona ryba by nie złowiła. I, poczekaj, wezmę tylko te i słuchaj, tu jest tak, że kij do wyrzutu. Wszystko masz. Co masz to obciążenie? Tu mam koszyk, bo ja dzisiaj, dobra, drodzy Państwo, miałem łowić. Dobra. Białe robaki i tu jest zestaw helikopter i dwie pętle. I widzę, że tu 30. I tak miałem wziąć 30, tego. Nie? Koszyk zdejmuje, nie? Tak, 30. Zdejmij, dlatego że ja sobie założę dzisiaj nietypowo na metodę i spróbuję na coś innego. Jeśli to przyniesie skutek, to powiemy no to, Państwu, co to było. To trzymaj to, bo już masz przewleczone wszystko. Dzięki. To tylko sobie i zrób. Dzięki. Tylko uważaj na tą wędkę, bo jeszcze ona ryby nie złowiła. No. To jest nowy nabytek, wiesz. Sylwku, bardzo Ci dziękuję naprawdę za pomoc. Wiesz, to jest nowy nabytek, ona dużo mnie nie kosztowała, bo taka wędka kosztuje ponad 300, a mnie kosztowała, znacie, Sylwku, nówka. Już mam zostawić. 150 zł. 150 zł mnie kosztowało. Za co mam Ci zostawić? Poczekaj, Rafałku, dla widzów. Wiem. Avillo, Alivio, Feder. Ale jest, widzę, że tutaj masz... max do 150 wyrzutu, 4,27 tylko wrotek masz. No bo to jest karpiowy. Ja, ale... I powiem Ci krótko mówiąc, ja też się nastawię na karpia na tym. Wiesz? No, nie, bo tu masz wędkę porządną, nie, wiesz, do tego. Masz przewleczone, tylko weź nie, wiesz. Bo wiesz, ona ponad 300 nówka kosztuje, a ja ją trafiłem za 150 zł. Jakby się stać o dziewictwo, to... Tak. Była wysprzedaż sprzęta, ja ją trafiłem jak zwykle, widzisz, jeszcze metka jest. Dopiero jak złowi się rybę, to ja ściągnę metkę. Ostatnio Tylko mi nie przyniosła. Będę, uważaj. Ja coś czuję, że tu na to coś wyjdzie. No i dobra. I obyś... Ci, będę Cię wołał, jak będzie coś. Dobrze. Cię będę czekał. Proszę, mam branie. Proszę, branie. Zaczęło się. Branie. Dobrze, Rafałku, to przerzucaj tam wędkę, masz. Tylko jeszcze raz. No nie ma za co. Pomoc. Widzicie, miałem łowić na helikopter i dwie pętle z białymi robakami, ale jak Rafał złamał szczytówkę, więc mu swoją jedną dałem, bo jedną w zapasie wziąłem i mamy, co mamy, okonia.
mamy okonia. Na razie jakieś malutkie te rybki wchodzą, naprawdę okonik. Okonik, brzanka, no dwa ryby, ale nie po to my przyjechali. Więc z rakami jest fajnie, fajnie, fajnie. Drodzy Państwo, raki muszą być, chociaż bezpiecznie. A ja dalej się rozkładam, rozkładam się dalej i nie mogę. Bo Rafał przyszedł teraz po wędkę, tu branie, tu to. I widzicie, tak to jest. A ja muszę stanowisko zrobić tak, aby już nie poprawiać. I wszystko było, wiecie jak, w pyte. Więc machaj, będą ryby, będą, przerzucamy zestawy i rozkładamy dalej mój cały bajzer. Mamy ochotkę haczykową. Weźmiemy tylko nie wiem jak. Tak, aby śmieci nie wpadły. Więc zrobimy ją w ten sposób. No, chodka pójdzie do pudełeczka. To pójdzie zanęte, jakieś śmieci. Dobrze. I mamy ochotkę hakową. Do dzisiejszego wędkowania przyklejemy i mamy w pudełeczku. Będziemy zakładać na hak. Tylko ją trochę jeszcze zwilżę. Delikatnie. Zwilżymy. Mamy haczykówkę. Dobrze, pomału zanętę rozrobię świeżą. Tak, aby wszystko w ręce i nogi miało. Pora rozrobić świeży towar. To na górę. I co my tu mamy? Podajniki, PV-ka, pelety. Rozrobimy. Ser, czosnek. Ser i czosnek. Pójdzie do rozrobienia. Zostawimy. Trochę peletów odłożę, bo za dużo się wysypało pelecików. Dobrze, mamy mieszankę, ser i do tego dodamy trochę z Marcela naleszcza. Gold Pro Classic. Okej. Przyciemnimy ją trochę.
dodamy barwniku, dodamy trochę czarnego. I brązowego, tak aby przyciemnić trochę naszą mieszankę. Dobrze. I teraz zalejemy wodą. Wstępnie dodamy jakiś atraktor, czyli nie inaczej Big Fish ser czosnek. Jeszcze i będziemy regulować, jak delikatnie ją przemoczę, dodam suchej, ale chcę wykorzystać już tą mieszankę, co przygotowałem. Dobrze, od razu widzę, że wszystko będzie w porządku. Zanęta się przyciemnia w postaci barwnika, którego użyłem. I tak to się prezentuje, zobaczcie. Ciemna, czarno-brązowa w postaci ziemi, zanęta z dodatkiem peletów, serowo-czoskowa oraz Marcela Gold Pro Classic. Taka mieszanka, którą przygotowałem. Jak to wszystko dojdzie, i za chwilę dodamy robactwo mielone, Jokersa i ochotkę. Ale jak najpierw trochę sobie odpocznie, wypije. I zobaczymy dalej, co i jak. Weźmiemy tak. Kuwetka nam będzie potrzebna. Przesypiemy. Weźmiemy sito. Zobaczcie. Niech powtórzy. Jest tam letko. Zobaczymy, co. Przygotujemy nową mieszankę. Zobaczymy na nową mieszankę, co i jak. Może zanęcę zobaczę, bo czas ucieka, a my jeszcze jesteśmy, jak to się mówi, w lesie. Zobaczymy, co tym razem. Bacerta będzie, nie wiem. Zobaczymy. Nieduża certa. Ze 35-7 cm, ładna i dobrze.
rybkę odczepiamy i cieszymy się naszą zdobyczą zahaczoną delikatnie za koniuszek. Dobrze, rybkę muszę jednak postawić, kabąk popuścić. Idę po penę. Więc tak, gdzie skończyliśmy tutaj, weźmiemy, spróbujemy przesiać naszą zanętę. Delikatnie, pelety jak zostaną, to i tak idą do wykorzystania. Ok, więc robimy przy zanęcie tak, aby wszystko hulało i było w pytkę. Już coś tam skubię, a tu pelety są czy czosnkowo-serowe. Mamy która znów ta, jeszcze raz i tniemy lekko. Nie zrobię tej zanęty. Akurat prawa łowi. Zobaczymy teraz co i jak. Godzina 9:10. Jakieś rybki są, nie za duże, ale cieszy. Co tym razem coś małego. Krąpik, tylko nie to. Tylko, drodzy Państwo, nie to. Tylko nie to, bo by było tragedia, jakby mi krąpiki weszły w łowisko. Przerzucamy zestaw. Dobrze, robimy dalej naszą mieszankę. Teraz weźmiemy, tutaj mamy kukurydzę. Kukurydzę, którą zmielę tak ostatnio, dodamy do mieszanki. Mamy frakcję trochę grubiej dzisiaj. Okej. Jak zwykle zmielimy białe. Zmielimy białe robaczki, ale nie mogę. Widzicie co się dzieje. Nie mogę dokończyć zanęty. Już prawa. Nie mogę dokończyć zanęty. Co tym razem? Bardzo wieje, bardzo. Zobaczymy co. Podbierak by mi odpłynął. Zobaczcie. No, krąb. Krąpik, no szok. Żeby tylko nie było tak kilka lat temu dzień krąpia, bo będzie tragedia. Podbierak by mi odpłynął. Zobaczcie. Zatrzymał się tam.
i rybkę odczepiamy. I tak, aby nie było tylko dzień krąpia. Dobrze, podbierak muszę odzyskać. Zobaczcie, dobrze, że branie było, bo bym stracił podbierak, odpłynąłby sobie. Okej, jak sobie tu stoi i przerzucam zestaw i dalej robię tą zanętę, której nie mogę zrobić, bo co rzut branko na prawej ręce. Co wziąłem w dwóch miejscach śledziami, tak aby nie odleciał, bo jest tragedia z tym wiatrem. Tak jak mówię, dokończymy dalej tą dzisiejszą moją zanętę. Robaki przetrzemy, raczej zmielimy. Weźmiemy pierwszą porcję. Bez trocin. To damy do kuwetki pierwszą. Więcej robaków dzisiaj pójdzie do mieszanki. Zmielimy trochę więcej towaru. Już tam pyka. Dobrze, i to wszystko pójdzie do zmielenia. Tak, aby ręce miało i nogi miało, na dwa razy zmielimy zawartość tych robaczków. Pierwsza tura. Nie zrobię tej zanęty. Co tym razem? Żeby tylko nie krąpik, bo mnie poniesie mnie. Zobaczymy. Tak mówię, nie mogę przygotować zanęty, sami widzicie. Zobaczymy tym razem, co prawdopodobnie znów krąpik. Nie, leszczyk. Leszczyk nieduży, ale jednak leszczyk, więc przytulimy go. Warunki jak na poligonie. I oto taki nieduży leszczyk, delikatnie zapięty, pomału. Rybkę odhaczamy.
i baja, nurka. I dokańczamy naszą zanętę. Zobaczymy. Założę jednego robaka białego, sztukę w ten sposób. I zarzucimy zestaw i dokańczamy zanętę. Akurat koniec tej odmrożonej. Przydała się z rana. I mamy jeszcze praktycznie na jedno nabicie. Ale tak mówię, białego. Teraz jednego białego. Zobaczymy, czy będzie efekt. Bardzo wieje pomalutku, pomalutku. Do klipa. Do klipa. I zobaczymy na jednego białego. A ja dalej. A ja dalej robię tą zanętę. Teraz mielimy robaki. Na ciapę. Na soczek z robaków. Myślę, że starczy. Damy tu naszą kompozycję. I tak mówię, wszystko co przygotowałem, czyli dwie te pakuneczki, zmielimy. Przygotuję nową mieszankę i zobaczymy, co nowa mieszanka, jakie ryby nam przyniesie, więc zostańcie ze mną i widzicie, jak to leci. Na początku śwista, gwizda, ale później już idzie jak po maśle. Później idzie jak po maśle. Znów zaczyna padać. Dobrze. To zaraz ogarniemy. Zdjęcie zrobimy. Dalej. Nie żałujemy. To jest Jokers, kuku Jokers, białe, tak mówię, nie żałujemy, ochotki nie, tym razem dzisiaj nie damy. I jeszcze co mamy, jeszcze mamy kastera, robaki nam, które się, tak mówię, w kokon. Znów zaczyna padać. Okej. I mamy oto taką mieszankę. Zrobię tylko zdjęcie, wymieszam i ma być pytkę. Więc widzicie, ryba za rybą. Nie zrobię tej zanęty. Nie zrobię tej zanęty w
tej porze, kiedy akurat chcę. Zobaczymy tym razem co. Pomalutku. Uważając na sztyce. Coś drobnego. Krąpik. Leszczyk. Leszczyk. Znów niewielki leszczyk, ale cieszy, cieszy. Czekamy na te większe. Ciekawi mnie nowa mieszanka. Drodzy Państwo, nowa mieszanka mnie ciekawi, ale jeszcze na starej jadę odmrożonej. Dobrze, że pan Lesio nie duży, a nie krąpik. Ale cieszy, cieszy, bo jak nie mogą cieszyć ryby zimową porą kilka dni przed końcem roku. Nieduży leszczyk, ale tak mówię, cieszy. Więc rybka wraca. Płyń po kogoś dorosłego byku. Okej. Przerzucamy. I kończymy naszą zanętę. Tak więc widzicie, sam jestem ciekaw nowej mieszanki. To był biały robak, więc jedna sztuka, więc z powrotem zakładamy na szesnastkę jednego białego robaka. Przypon 0,12 fluorocarbon, metrowy i w podajnik zanęta odmrożona. Starczy mi na nabicie jednego podajnika. Powinno starczyć. I już następna mieszanka będzie z nową zanętą, która tam się wietrzy, jak to się mówi, bo nie mogę jej skończyć. Machaj, będą ryby, będą. Do klipa. Dobrze, na czym my skończyli? Na mieleniu, to ok. I to będzie prawdopodobnie, drodzy Państwo, wszystko, co przygotowałem. I teraz to wymieszamy. Wszystkie te składniki wymieszam. Dodam trochę jeszcze starej pinki. I to mi posłuży dzisiaj do zakładania, wędkowania. Ta mieszanka, którą wam teraz pokazałem. Czosnkowo-serowa z odrobiną od Marcela Gold Classic. I tak to pięknie wygląda. Przyciemniona zanęta, którą przygotowałem. Miód, jak to się mówi, z boczkiem. I na to będziemy wędkować, zobaczymy co i jak, więc zostańcie ze mną, no i sami się przekonacie, co mi uda się złowić na tą mieszankę. Coś tam szarpie, tylko jak leżę tak, to nie widzę na której, ale prawdopodobnie znów będzie prawo. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz już nową mieszankę będę zakładał i zobaczymy, co ona nam przyniesie. I zaraz pójdzie na haczyk Ochotka i zobaczymy, co i jak. Ale pogoda jest, drodzy Państwo,
Zobaczcie sami, jak ciemno wszędzie. Jak wszędzie ciemno. Dobrze. Dobrze, że parasol wziąłem. Cieszę się bardzo, że parasol wziąłem. Resztę rzeczy przykryłem. Sztyca, do którą dzisiaj używam, to jest Shimano Bassmaster 4,5, ale jedną część, widzicie, jedną część zdjąłem, bo jest nisko, więc tam jest 3 z hakiem i branie, i branie, i branie. Krąpik, będzie krąpik, ale już założę nową mieszankę, więc zobaczymy, co nowa mieszanka przyniesie. Krąpik, tak mówiłem, czuć od razu na kiju. Tak mówię, powtórzę się raz jeszcze, żeby nie było tylko dzisiaj dzień krąpia, bo jak wejdą, to wszystko będzie tylko nie inne ryby, tylko same krąpiki. Baja i zakładamy nową mieszankę. Sam jestem ciekawy, co mi przyniesie. Okej, znów zaczyna padać. A my idziemy do swojego domku, schronienia. I sam jestem ciekaw, co mi to przyniesie, ta nowa mieszanka. Obydwie na nową mieszankę i zobaczymy. Zobaczymy, co i jak. Ta sama przynęta, ta sama średnica przyponu, długość przyponu, numer haczyka, przynęta. Tylko zmienione zostało w koszyk zanęta. Wieje, wieje strasznie. Ale łowimy, łowimy, nie poddajemy się. I to ostatni wypad jest na połanie w tym roku, czyli zakończenie sezonu na połańcu. Czy ostatni wypad, zakończenie sezonu na połańcu. Więc wędkujemy dalej, dalej, czekając na jakąś fajną rybkę. Zobaczcie. Ja tu wygięło. Zobaczymy tylko co, ale trudne warunki, bardzo trudne. Bardzo trudne warunki, drodzy Państwo. Zobaczymy tym razem co. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Może jakiś fajny lecho. I coś fajnego jest. Tylko musimy jeszcze wyholować zdobycz. Zobaczcie, jaka pogoda. Fikuje, bije.